Więc znowu się widzimy. Dokładnie. Dobrze, że Herobrine nas jakoś wywalczył na wolność. Jakby nie on, to pewnie dalej byśmy siedzieli za gratami. Prawda. A w ogóle słyszałeś, co zrobili z naszym lokalem? Skurwysyny, jak mogły sprzedać nasz lokal? No właśnie. A słyszałeś, kto nim teraz zarządza? Marcinka. Ta 60 pierdolona. Spokojnie, bo ja już wymyśliłem plan. Sprawimy, że jej biznes szybko się zakończy. Wystarczy, że otworzymy kolejny lokal blisko jej i zrobimy jej taką konkurencję. W porządku, liczę na ciebie. Remnant sam się nie zrobi. Witajcie, to jest Papas Cizeria. Jeśli pamiętacie serię, którą prowadziłem, Papas Frizeria, to naprawdę jesteście legendami, bo to było już jakiś czas temu. I no, co mam tu więcej mówić? Kurna, new game? O Jezus, tu można własnego skina zrobić. O nie, nie, teraz będzie godzina. Godzina. Marcin? Jeśli słyszycie cokolwiek w tle, to przepraszam. Przepraszam. No ale kotowi odbija. Kotowi odbija. Okno też otwarte, bo jest gorąco. Pamiętajcie się nawadniać. Jest gorąco. A co to jest? O Jezus Maria. Uć. O dobra. Nie będzie tak na środku. Ładnie. Nie no, zostawimy tak. Brody mu nie dajemy. Włosy. Jakie ja mam włosy? Jakie możemy dać włosy? Nie no, proszę was. Jakie... Czy tu są włosy, które mniej więcej pasują do... To może. To jest chyba najbliższe. Tylko kolor, proszę. Będę kurna czarny. Nie będziemy rasista. Nie może być czarny. Ciemniejszego nie ma. Ale czuję się dyskryminowany. Dobra, jestem biały jak ściana. Dobra, to nie jest ładny kolor. Znaczy no body shaming, nie? O, tutaj mogę włosy zmienić. Nie ma takich, jakie ja mam. W tym jest problem. Problemy... A, nie, są przecież. Dobra. Teraz jaki ja mam, dokładnie. Taki? Chyba taki. Chyba taki mam na awatarze. Przepiękny uśmiech zrobimy. O, taki. Nie, musi być duży. O. Szeroki uśmiech od ucha do ucha. O, oczy otwarte jak na... Nie wiadomo po czym. Jakie są spoko? Nie no, spoko to wygląda. Czy ja chcę brwi mieć? Ja nie chcę brwi. Po chuj mi brwi. Okulary? No niby jakieś mam, ale... Ale na awatarze nie mam. Dobra, Marcin. Jest Marcin, dobrze. No, wygląda dosyć spoko. Chyba jest podobnie. Szkoda, że ubrań nie można zmienić. Dobra. I co my tu mamy? O,
Marcin, dobra. Biorę graty i jedziemy. Toastwood! Miasto Toastwood! To jest miasto, w którym ja będę rządził. Zobaczycie, ja będę rządził. Będę prezydentem Toastwood. Czemu mi ktoś zajebał rzeczy? Ej, ktoś mi rzeczy... Rzeczy mi podpierdzielili! I na sprzedaż... A ten mówi, ej, wiesz co? Skoro tak wyszło, że no podpierdzielili ci rzeczy i musisz je odkupić, to co ty na to, żebyś pracował u mnie? Jakby... To wcale nie tak, że... Mogę ci pomóc znaleźć jakiegoś dobrego adwokata, który pomoże ci rozwiązać tą sprawę. Nie. Skąd? Ja ci zaoferuję miejsce, żebyś pracował. Po co masz w ogóle ten... No, kogoś pozywać. Jakby tylko ci ukradli rzeczy, tylko żądają pieniądze za twoje rzeczy. Dobra. A szynka! Kurna, jestem... nieogarnięty, czekaj. Wait. O, i majonez. Dobrze, majonez, tak, sajaka. Prosto na kanapkę. Kto wie, ten wie. Pewnie nikt nie wie poza tym jedną osobą. Och, well, zdarza się. Dobra, czyli to wygląda tak, że czekamy tutaj jedna część się piecze. Piecze? Tam. No. I druga część. To będzie przerąbane. Bo tu będzie trzeba było... No, będę musiał to ciągle sprawdzać. Mi się tosty nie spaliły. I przewracać to będę musiał. Dobra. Pięknie przekrojone. Kurna, czy mi tu jakiś komar lata? Kurczę się. Dobra. Czekamy tutaj chwilę. Aż się frytki zrobią, no. Dobra. Już będzie. Frytki do tostu. O. I wysypujemy. Bierzemy tu... Co to kurna jest? Nie dajecie mi tego poruszać. Halo, czemu tak? A, dobra. Myślałem, że majonez brakuje. Dobra, nieważne. Sasza jest zadowolona. O, idzie jakiś. Ej. Dobra, Roy. Kojarzy cię skądś? Bierzemy, on chce taki chleb, taki ser. W porządku, dobra. Kurna, ja ci pokażę, jak się tosty robi. Ja ci pokażę. Jestem bogiem tostów. Nikt nie jest lepiej... Nikt nie jest bardziej kompetentny ode mnie do tego zadania. Patrz, jak się uśmiecham pięknie. On też jest zadowolony. Tego, że musi tu czekać. O, przewracamy. Patrzcie, mam dobry tajemnik. Ej, no nie cierpili się już. Kurwo, czekaj, zaraz będę gotowy. A czy ja mogę już... Ja już mogę. Już mogę przygotować frytki. Żeby nie czekać. On chce jakieś takie spiralne frytki. Dobra, niech będzie. Dobra, to czeka na talerzu. Dobra, wspaniale! Jest gotowe, dobra. Bierzemy ketchup. No i teraz tu można lać. Bekon też chcesz? Dobrze. Mięsny chłopak!
i zadowolony. Co tu więcej mówić? Nie ma tu o czym gadać. Jest zajebiście. Najlepszy lokal z tostami, jaki istnieje. Pamiętajcie. Jak pierwszy. Dobra, niech będzie. Minigame. Dobra, ej, ja zagram. Dobra, strzelamy. Okej, dwa razy nie trafiłem. Dobra. Mogę to powtórzyć i znów wygrać? A, tym razem 11. Wow, o kurna. Trochę szybkie to było. Teraz spróbuję jeszcze raz. O nie, to będzie. Jaki ham! Jaki ham tam się skaczący pojawił. Dobra, to było ciekawe. I te minigamy są fajne. Jak graliśmy w Freezeria, czy Scooperia? Nie wiem, wiem, że... Nie, Scooperia to jest co innego. Scooperia to się lody robiło, a my robiliśmy takie jakby szejki lodowe. Więc... No, dobra. Graliśmy w Freezeria. I tam nie było takich nowoczesnych rozgrywek. Rozrywek. No wiecie, zawsze dodaje coś nowego do tej gry i to jest to się szanuje. Tak, szacuje się to. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Dobra, to by już. Aha, dobra, można to zatrzymać jakby co. Dobrze wiedzieć. Ty, czy ona nie wygląda jak Akane? Nie wiem. Pytam fanów Danganronpa. Czy ona nie wygląda jak Akane? A nie, jeszcze nie jest gotowe. Dobra. Chociaż teraz jest gotowe. Jestem mistrzem timingu. Ja wiem kiedy, co i jak. Pamiętajcie. Wszystko wiem. Ultra Instynkt tak zwany. Nie chcę żadnego sosu? No dobra. Patrzcie. A, jeszcze. Dobra. Czemu mam wrażenie, że teraz to się dłużej robi niż wcześniej? Aha, i mogę tu tak wrócić. No niech będzie. Jezus, przepraszam, jeśli coś słyszycie za oknem. Jeśli pociąg jeździ na przykład. No ja nie zatrzymam pociągu. To musicie... Spidermana. Poproszę, o Jezus, co się dzieje z moim gardłem? Jezus. Nie, bułka się pali. Nie. Jezus, gardło, ogarnij się. To już jest... To już powinno być gotowe. Teraz jest gotowe. Nie rozumiem, co się zadziało. Dobra, ważne, że wykonaliśmy zadanie. Wykonaliśmy tutaj szybko, proszę bardzo.
Smacznego jakami, trochę ci spaliłem bułkę, ale... Ważne, że mięso jest, co nie? Mięso? Bardzo ważne. Nie no, pani Dęgorąpa, powiedzcie sami. Czy ona naprawdę... Czy ona nie przypomina Akane? Czy była inspirowana? Kto wie? Dobra. Wszystkie zaraz będą. Okej, przyszła już ona. Kurzona. Okej, od razu jej te frytki te zatrzymamy, tej zrobimy, to obrócimy, jakby co. Patrzcie, jak tu ogarnę, to zrobimy tak. O, jeszcze majonez. Dużo mięsa, pamiętajcie, dużo mięsa. Nie żałujemy mięsa. Dobra. I pieczemy. No ja wiem, jak to działa, dobra. Mam już jedną stronę. Zaraz będzie druga strona. Dobrze. Obrócimy jak coś. Tak jakby co. Żeby się nie spaliły w międzyczasie. No i smacznego życzę. O nie! Trochę za długo. No ale dobra, pewnie jej będzie smakować. No widać, że głodna. No, też taki głodny człowiek wszystko zje. Dobrze, bo tak. Smacznego życzę. No, wiedziałem. Wiedziałem, że jej zasmakuje. Ej, to już był drugi dzień. Jak ten czas zapierdala. Już dwa dni minęły. Dobra, skupuję to. Co to jest? O Jezus. O Jezus. Dobra, szare to tak. O kurna. To i to. Mam nadzieję, że było... No idealnie, idealnie. Dobra, zobaczymy, potrenujemy moją pamięć. Czerwone, takie i czerwono-zielone. Takie, czerwone i chyba te. No i super. No, jest idealnie. O kurna, ruski przyszedł. To żółte, to pomarańczowe i reszta brązowa. Dobra. Żółte, pomarańczowe i brązowa. Jezus! Dobrze. Ember. I ostry sos. Dobra, fajnie. Ciekawie to wygląda. Dobrze, więc ty chcesz takie coś? Jesteś pierwszą osobą, która taki... Chleb bierze i taki ser. Wiesz o tym? O, taki sos. Ale jesteś oryginalna, kobieto. Ale jesteś oryginalna. Weź kurna, załóż kanał na YouTubie. Jesteś tak oryginalna. No, co innego można powiedzieć o mnie. Taki oryginalny.
że nagrywam tą grę. Robię nawiązanie do Knafa. Do tego. O, siema. No i Danganronpa. Oczywiście, taki oryginalny. Tylko ja takie coś nagrywam. Jestem najbardziej oryginalnym youtuberem. Jakiego znał świat. Jak wiecie. O czym my tutaj w ogóle rozmawiamy? Tutaj nie ma żadnej dyskusji na ten temat. Kurna. Oryginalność. To jest moje trzecie imię. No bo drugie to Marcin oczywiście. A pierwszego nie zdradzam. Idealnie czasowo. Trzymaj. Lepiej się nie dało tego zrobić. Prawie 100%. W sensie prawie 100 punktów. Ona gra na tym. Na takim Nintendo. Fajne. Że oni mają teraz, oni nie stoją tylko jak słupy, tylko faktycznie coś to jakoś próbują coś z tym czasem zrobić. Dobra, akurat wystarczy. Mam nadzieję, że Arkana się nie wkurzy za spalone frytki. Będzie słabo. No dobra, są troszkę ciemne, ale przynajmniej nie spaliłem do końca. Dostaniesz boczek tutaj. Smacznego. No i super. O, jakaś artystka. This customer a specialist. Co specjalny przepis. Ale to zostawimy. Najpierw zajmiemy się tym może. Żeby się nam przypadkiem nie spalił. Trzymaj, Connor. 100 punktów! Jest perfect score! Ej, weź daj mi tą kopertę, ona się kurwa świeci! Daj mi tą kopertę, ona się świeci! Morda za oknem, koperta się świeci! Ty, może oni chcą nas sprawdzić? Może chcą sprawdzić nasz lokal? Może chcą sprawdzić jakość jedzenia. Czy przypadkiem nie ma w nich szczątków ciał? Czy coś? No nie wiem. Tutaj najpierw taka, teraz jeszcze policja. Siema, Hank. Ty, bo Connor właśnie wyszedł, więc tak jakby minęliście się. Jezus, ile ja tu nawiązań napierdzielam. Nawiązanie do Detroit Become Human nas poleciało. O kurna. Dużo nawiązań. Dużo frytek. Dobrze. A, przecież wróciłem, o co chodzi. Dobra. No weź, daj mi tą kopertę. W ogóle fajnie, ona ładnie wygląda. Not gonna lie, podoba mi się jej design. Jakby to jest jeden z tych... To jest chyba jedyne takie design postaci, który wygląda actually
ładnie, że chciałbym go widzieć jakoś w większych, więcej jakby odsłonach, nie? Albo częściej po prostu. Bo jej design naprawdę ładny jest. Nie wydaje mi się, czy ja kiedykolwiek wcześniej widziałem? Mi się wydaje, że widzę też raz. Mam kopertę. Okej. Dobra, to zostawimy tak. Dobra, no fajnie, no było, minęło. Nic, jakby dała mi jakąś kopertę, nie wiem co to było. Miałem nadzieję na coś więcej, ale ładna była ta postać. Zdecydowanie jedna z ładniejszych. Gramy. O Jezus, stresuję się. O kurna! Chujowo wyszła. Chociaż? Na 70... Co? 70 centów! To się powinno w euro liczyć. Albo w dolarach. O! To... No i to rozumiem. Chociaż 1,50 dolara... To jest... zbyt dużo. Ajajaj. Bo tu jest jakieś... Tu jest jedno z gwiazdką. Fajnie by było zdobyć to jedno z gwiazdką. Co to jest? A to jest to. Specjalna oferta. Dobra, ciekawe. O, mogę... Mogę przemalować lokal. Jak ładnie tu jest! Powiedzcie sami, pięknie tu jest teraz. O, kuktasa tutaj. Kuktasa postawimy. Kuktasa. Parasolkę przy wejściu, żeby... W razie... ulewy. No powstrzymać deszcz. No nie wiem. To postawimy, bo kojarzy mi się z Encanto. To... Dobra. Cinco de Mayo. Czyli Cinco de Mayo to było... 2 maja? Coś takiego było. To jakiś dzień, jakiś... Nie wiem. Nie wiem, czy Cinco to jest 2. Nie jestem pewny. Ale któregoś tam maja. Dobra, czy my chcemy robić kolejny dzień? Może tak. Może zrobimy. Może ostatni dzień. Bo zdobyliśmy tą special ofertę. Więc... Może wykorzystamy to. Może ktoś dzisiaj przyjdzie i powie: ej, chciałbym specjalną ofertę. Bo brzmi zajebiście. Tak, na pewno ktoś weźmie specjalną ofertę nie przez to, że nie wiem, wygląda smacznie, tylko brzmi zajebiście. No nie wiem. Jak można nazwać swoją specjalną ofertę, żeby brzmiała zajebiście? Gorąca buła! Nie wiem. Gorąca buła. Jak próbujesz zreklamować swoje jedzenie? Gorąca... On chce gorącą bułę! Wiedziałem. Dobra, jak to? Aha. Dobra. Muszę za każdym razem teraz sprawdzać. A, który to był szef? Taki.
Dobra, wygląda, to jest takie kombo. O, i remolada. I to. I kurna, obracamy, bo się gorąca buła spali. On te... Kurna, tamta grała na Nintendo, a ten na Switchu napierdala. Co jest? Dobra. Czekamy na gorącą bułę. Wracamy w dwójkę. No, się zbugowało przez chwilę. Mam wrażenie. Dobra, trzymaj kolego. No i fajnie. Dobra, to już wystarczy. Juju, nie, bo buła się spali. Dobra. Ty, ktokolwiek tam czeka, jeszcze sobie trochę poczekasz. Tutaj jeszcze keczupu napierdolimy. I no. W ogóle gdybyście się zastanawiali, dlaczego przeklinam tak bardziej, co? Cóż. Ostatnio dowiedziałem się, że jeśli film wygląda jak dla dzieci, bo jakby pokazuje, ja na przykład gram w grę dla dzieci, albo ktoś pokazuje animację dla dzieci, która ma sobie przekleństwa, kto wie, ten wie, to generalnie dowiedziałem się, że YouTube Kids, generalnie YouTube mówi, no to należy, to jest dla dzieci, to należy wrzucić na YouTube Kids i wtedy masz takie, możesz odmówić, że nie chcesz tego filmu na YouTube Kids, bo wtedy nie ma komentarzy i wiadomo, interakcji z widzami nie ma, to jest chujowe, bo interakcja z widzami musi być. I ja na początku zastanawiałem się, czy może nie zrobić czegoś takiego, żebym oznaczał swoje filmy jako dla dzieci. Jakby pokazuje się to później młodszym odbiorcom. I wiadomo, młodsi odbiorcy teraz oglądają coś tragedia, więc nie wiem, może byłbym lepszym przykładem. Lepszym przykładem, powiedzmy, dla tych młodszych niż to, co aktualnie jest na YouTubie. Nie wiem, tak sobie pomyślałem, po czym zobaczyłem, że w sumie komentarze są wyłączone. Nie mam interakcji żadnej z widzami. Nie mogę... O kurna. Nie tyle boczku miało być. Dobra, Akane, ty lubisz boczek. Ty lubisz mięso. Wiedziałam, że się spodoba. Mięsa kobieta. Nie no. I wracając, to kurna... Nie ma interakcji z widzami. I to jest chujowe w YouTube Kids. Więc... Zamiast... mówić w taki... sposób... w którym dzieci by to lubili oglądać, w którym YouTube jakby powiedziałby, hej, to jest gra dla dzieci, wypowiada się dość family friendly, więc bądź niech będzie na YouTube Kids. I wtedy nie mam nic do powiedzenia, że nie chcę. O kurna, wystraszyłem się. Budzik. W sensie, kurna, dlaczego budzik o 22? Ała, jaki jumpscare.
uszy wyjebało, wam pewnie też wyjebało, przepraszam za to. Nie, no ja to wstawię, przepraszam, ja to muszę wstawić, bo to jest zabawne. To już jest actually, to było actually zabawne. Zawału dostałem. William, kurwa! Dlaczego Man Behind the Ladder się włączył? On też gra na Switchu. No niech będzie. Ach, dobra, mogę dokończyć swoją myśl. Dobra, więc w skrócie, dlaczego przeklinam? Mogą to oglądać dzieci. W skrócie, nie chcę, żebym mój film, nawet jeśli oglądają to dzieci, nie chcę, żeby trafił na YouTube Kids, ponieważ wtedy nie mam interakcji z widzami. Nie mam. Wy nie możecie napisać komentarza. Prawdopodobnie teraz możecie. Prawdopodobnie mam nadzieję, że możecie pisać komentarze pod tym filmem. Bo wiadomo, to jest ważne. Dla mnie jako twórcy ważna jest wasza opinia. I po prostu niektóre komentarze są zabawne. Niektóre są miłe. Niektóre są niemiłe, ale takie się blokuje. Nie no, ale nawet jak jest konstruktywna krytyka, to jest potrzebne. To jest potrzebne, to pomaga. A jeśli nie ma żadnego feedbacku, to jak masz być lepszy? Albo jak masz wiedzieć, co zrobiłeś dobrze, a co zrobiłeś źle? I właśnie to mi się nie podoba, jeśli film trafia na YouTube Kids, że YouTube w ogóle sam z siebie mówi: ej, to ma być na YouTube Kids i kropka. I ja nawet jeśli ja mogę napisać, ja mogę zgłosić sprzeciw, naprawdę mogę, ale mogą powiedzieć, że sprzeciw mi nie przyjmą. I to nie jest sprawiedliwe ze strony YouTube'a, że oni tak o sobie mogą decydować, co jest na YouTube Kids, a co nie. A ja jakby ja o moich własnych filmach nie mogę decydować, jeśli o to chodzi. I dlatego grając takie bardziej family friendly gry, takie bardziej dla dzieci, albo jak macie, nie wiem, jeśli macie wrażenie, że to, co nagrywacie, może być jakoś odebrane jako specjalnie dla dzieci, to lepiej troszkę bardziej poprzeklinać i troszkę wulgarniejszych rzeczy, jakby używać wulgarniejszego słownictwa, żeby YouTube wam nie zaznaczył filmu na YouTube Kids. Wiem, to się sprzeciwia z tym, żeby nie przeklinać, bo wtedy jeśli za dużo przeklinasz, jest za bardzo wulgarny, to ktoś, kto ma reklamy włączone, ktoś, kto ma jakieś jakieś partnerstwa czy coś, które płacą za reklamy w filmach, wtedy kontrakt może się urwać, bo takim po prostu firmom może się nie spodobać, że ty na filmie, którym reklamujesz ich, przeklinasz za bardzo. Jakby ja rozumiem, że taka reklama na pewno nie jest zachęcająca, ale jeśli YouTube naprawdę ma problem z tym, co jest dla dzieci, a co nie, i nie potrafi rozróżnić, i nie daje ci wyboru nawet, żeby powiedzieć: ja nie chcę, żeby to było na YouTube, bo ja chcę komentarze, i oni mówią: chuj ci w dupę, to niestety, ale muszę używać takich słów, tak jak teraz użyłem. Bo wtedy wiadomo, YouTube robi mi podgórkę, tak powiem. Ej, ty, fajne to jest, dobra, fajne. Po tym kończymy.
Ej, ty dużo mam tych. Podobają mi się. Wanna play? Give me more. Dlaczego nie mogę... Kurna. Chciało mi się. O nie. O nie. To jest scam. To jest scam. Czekajcie, to trzeba przemyśleć. Bo to wygląda, jakby to się miało zniszczyć. To wygląda, jakbym teraz miał się to zatrzymać. Drugi raz byłaby pułapka. To mi wygląda na pułapkę. Aj. Tylko jak tu przejść bez... Nie no, tak tutaj nic nie zrobię. Albo to... Okej, utrzymało mnie, dobrze. Myślałem, że to pęknie i ja przelecę całkiem na drugą stronę. Całkiem na lewo. Ale dobra, jednak mnie zatrzymało. O boj! Nie. Co ja zrobiłem? A, dobrze. Dobra. Nieważne. Nie ogarnąłem przez chwilę. Nad tym trzeba się zastanowić. Tak. Dobrze. Utrzyma mnie. Zarobiście. Ej, te minigierki to jest naprawdę kozak. I mam rank 4. Guys, powiedzcie mi, czy chcecie więcej? Czy chcecie naprawdę więcej? Rank 4. Bo 4 dzień był, nie wiem. Minigierki są fajne. Fajna, przyjemna gierka. Może dajcie znać, jeśli chcecie coś troszkę więcej. Przyjemna seria pogadania, tak jak dzisiaj. Porobiłem jakieś nawiązania do różnych innych gier. Powiedziałem wam, dlaczego filmy na YouTube Kids no nie polecam. Dlaczego YouTube no nie polecam, chociaż na nim nagrywam, ale nie daje to, że nie daje ci wyboru nad własnym filmem, jest ciulowe. I pamiętajcie, macie wybór nad filmem, macie wybór, gdy go montujecie, macie wybór, jakiej muzyki dodacie, macie wybór jak głośny będzie, w ogóle wszystko, co ma jakby związek z montażem, co pokażecie, czego nie, co zacenzurujecie. To wszystko to jest wasz wybór. Poza tym, no, to się jakby, kurna, później nie macie wyboru. YouTube powie, no, generalnie na filmie nagrywasz coś dla dzieci, mówisz w bardzo taki dziecinny może sposób, taki family friendly sposób, to czemu nie? Wpuścimy to dzieciom. Jakby podczas nagrywania też macie swój wybór. Macie wybór, co powiecie. W większości, co powiecie, co zrobicie. Ale większy wybór to jest, myślę, że jak zareagujecie, jak się wypowiecie na daną sytuację. Jeśli tak jak ja
nie macie problemu z tym, żeby przeknąć, to zróbcie to, inaczej YouTube Kids was wyrucha. Tak będzie. YouTube Kids, no. YouTube generalnie. Ta platforma się powoli stacza, ale mam nadzieję, że jakby ludzie, którzy nie tylko są odbiorcami, ale też content kreatorzy na YouTubie, po większym wypowiedzeniu się, po większym takim, nie wiem, może kilku YouTuberów wpadnie na to, żeby takich większych, co mają zasięgi, no na pewno YouTube to zobaczy, może nagra odcinek, że YouTube, kurwa, to nie jest dobre, to nam się nie podoba i może, jeśli YouTube jest dobre, jeśli obchodzi ich, no, ludzie, jeśli ich obchodzą, to naprawdę, no, pewnie zmienią, na przykład te łapki w dół już nie pokazują. To jest głupie, strasznie głupie. To jest takie głupie, że ja nie wiem, jak to przeszło. Animacja na telefonie, jak oglądacie mój film na telefonie, zostawcie łapkę w górę. Jest zarąbista animacja, mówię wam. Ta animacja po prostu, ona sprawia, że chcecie dać łapkę w górę jeszcze bardziej. Ja wiem, że chcecie, ale ta animacja sprawia tego jeszcze bardziej, więc czemu tego nie zrobiłeś jeszcze? Rób to teraz. A jeśli już wcześniej zrobiłeś, to zarąbisty jesteś, dziękuję. Ale kurna, YouTube często popełnia głupie błędy. Rzadko robi takie fajne rzeczy. Animacja fajna. Usuwanie łapek w górę niefajne. Niefajne. Dobra. Nie, no myślę, że to tyle narzekania na YouTube'a. Myślę, że większość z was się ze mną zgodzi, ale jeśli macie odmienne zdanie, oczywiście macie komentarze. Mam nadzieję, że macie komentarze i że ten film nie jest na YouTube Kids. Piszcie komentarze, dopóki możecie, dobrze? Dopóki YouTube nam nie zablokował jeszcze tej opcji pisania komentarzy. Z tego trzeba naprawdę korzystać. Nie wiadomo, co będzie jutro. Jutro YouTube może powiedzieć, kurwa, po co komu komentarze? Po co komu? To jest sam hejt. Jeśli nie będzie komentarzy, to nie będzie nikt hejtowany. To ma sens. Nie ma. Bo jak ktoś może się rozwijać bez publicznej opinii? Jak ktoś... Dobra. Wiecie co, o co chodzi. Zobaczę, przedbywam. Trzymajcie się, cześć, łapko w górę, subik. Dawno tego nie mówiłem. Do może następnego odcinku. See ya.